Całe życie to robiłem. Nie ma powodu, żeby przestać. Trzeba naparzać, trzeba napierać. Trzeba nadawać. Trzymajcie się. Stay tuned. Dawid. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker. Okazuje się, że rower, a ściślej rzecz biorąc człowiek na rowerze, stanowi najekonomiczniejszy sposób pokonywania odległości, biorąc pod uwagę zarówno skonstruowane przez człowieka maszyny, jak i zwierzęta poruszające się w różnym środowisku. Fizycy udowodnili, że pszczoła czy nawet łosoś, gatunki, którym najłatwiej jest rywalizować z człowiekiem na rowerze, nie mają szans. Zresztą tak jak helikoptery, samoloty czy samochody. Czy kolarze wyczynowi i ci, którzy amatorsko jeżdżą na rowerach, tak łatwo zgodzą się z postawioną przez naukowców tezą? Poprzez trening wciąż dążymy do coraz bardziej ekonomicznego i wydajnego poruszania się na dwóch kółkach. Również w dobie koronawirusa i ograniczeń związanych z kwarantanną korzystamy często z trenażera do utrzymania, może nawet podniesienia zdolności wysiłkowych. Czy potrafimy we właściwy sposób wykorzystać te narzędzia? Za chwilę to sprawdzimy, bo gościmy dziś w Run Forest Podcast wybitnego fizjologa Ryszarda Szula, byłego trenera przygotowania fizycznego pierwszych zespołów Legii Warszawa i Wisły Kraków, kiedy te drużyny zdobywały tytuły Mistrzów Polski. Również trenera Roberta Korzeniowskiego, złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich w lekkiej atletyce i czołowych polskich kolarzy i triatlonistów. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, panowie. Cześć, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Po ostatniej rozmowie z Ryszardem Szulem w Suchy Tor Broadcast, na który już was wszystkich zapraszamy. To jest taka inicjatywa tutaj Run Forestowa. Po prostu Run Forest się rozrasta, specjalizuje się, wiemy, że potrzebujecie, co ja mówię, Polska potrzebuje. Potrzebuje dobrego programu o pływaniu, więc subskrybujcie kanał Suchy Tor Broadcast, już właściwie w najważniejszych kanałach, czyli w Spotify, w iTunes, w Spreaker i w Google Podcast. Dodam tylko na koniec tej krótkiej przemowy wstępowej. Prowadzi go sam Andrzej Skorykow-Polska. Dziękuję bardzo za tą zapowiedź i za tą promocję Suchego Toru Broadcast. Broadcast, bo mnie poprawiacie, że źle wymawiam. Broadcast, już się poprawiam. Trzeba ćwiczyć, trzeba po prostu ćwiczyć i jednocześnie chciałbym pozdrowić zawodników, kadrę trenerską MKS Piaseczno oraz klasy pływackie w szkole podstawowej w Bielsku Białej, numer 33, o ile dobrze pamiętam, bo to są nasi wierni słuchacze, nie tylko Suchego Toru Broadcast, ale również Run Forest Podcast. Myślę, że dzisiaj specjalnie również przysłuchują się rozmowie z naszym, albo przede wszystkim z naszym specjalistą, fizjologiem Ryszardem Szulem, i trenerzy i zawodnicy będą czerpali wiedzę od naszego gościa. Paweł, co ty tam nic nie mówisz? Cześć, witam, bo tak halo, się zasłuchałem w tym, co mówicie. Halo Wrocław. Cały czas przyglądam się. Paweł nadaje z samego Wrocławia? Nie, tak. Spod, tuż no, spod, to Wrocław, ze Smolca. Warszawa, Teneryfa. Bardzo. A my powolutku zaczynamy. Paweł, czyli dowiedzieliśmy się, Paweł, że jesteś takim wrocławskim trochę słoikiem. Podwrocławskim. Nie jesteś, bo gdybyś przyjechał do Wrocławia. Nie jestem słoikiem, ja się urodziłem w Wrocławiu, więc a, urodziłeś się natura. Rozumiem, no to przepraszam. Ryszard, tak. Pierwsze pytanie do ciebie, bo dzisiaj będziemy rozmawiali o treningu w warunkach domowych, w czterech ścianach, a przede wszystkim na trenażerze rowerowym. Tak zapowiadaliśmy nasz program jeszcze w Suchym Torze Broadcast, ale zanim zaczniemy rozmawiać o trenażerach i samym treningu, to może przybliżmy naszym widzom i słuchaczom, co kryje się pod pojęciem tętno. Dlatego o tym chcę powiedzieć, bo Andrzej mi kiedyś uświadomił, że my rozmawiamy o pewnych problemach treningowych, używamy pojęć, które nam, trenerom, którzy mają do czynienia z tymi pojęciami na co dzień od iluś tam lat, wydają się one bardzo proste i łatwe. Natomiast przeciętny Kowalski tak naprawdę nie do końca wie, co te terminy oznaczają. I właśnie zacznijmy od najprostszych.
bo wszyscy mówią tętno, pulsometry, mierzymy tętno i tak dalej. Co to jest, po co i dlaczego? Same tętno, czyli coś, co możemy sobie wyczuć na szyi, na tętnicy szyjnej, czujemy, że coś tam pulsuje. No i teraz co to jest? No, mianowicie jest serce, które po lewej stronie, chociaż są czasami podobno ludzie, którzy mają po prawej, ale rzadko, po lewej stronie mamy serce, które kurczy się i w momencie kurczenia wyrzuca krew. No i ta krew jest oczywiście po to, żeby dostarczyć przede wszystkim do mózgu tlen, odżywianie i tak dalej, do systemu nerwowego, a w następnej kolejności do narządów wewnętrznych, no i do mięśni, przy czym się mówi poruszać i tak dalej. To serce zmienia potencjał elektryczny. W związku z tym okazało się, że można poprzez przyłożenie elektrod gdzieś tam na ciele obserwować zmianę potencjału elektrycznego i zobaczyć, jak to serce się kurczy. W rytm tych skurczów mamy jakieś tam wykresy. Natomiast to, co tutaj czujemy, to jest ta krew, która mechanicznie zostaje wyrzucona z serca. I teraz wszystkie pulsometry, pierwszy pulsometr, od razu powiem, powstał w 1977 roku w Finlandii i to było na życzenie profesora, który na życzenie trenera zaprzyjaźnionego z profesorem, i ten trener był trenerem narciarza biegowego. W treningu wytrzymałości konieczne jest obserwowanie tętna, dlatego że tętno odzwierciedla nam przemiany energetyczne zachodzące w organizmie. Tętno mówi nam, co się w organizmie dzieje, tak jak co się dzieje w naszym organizmie. I wytrzymałość trenujemy zawsze, jak to się teraz mówi, online, czyli w trakcie, kiedy robimy trening i obserwujemy częstość skurczów serca, to wtedy coś się dzieje w organizmie. Wtedy bezpośrednio wpływamy na organizm. Natomiast na marginesie mówiąc siłę, o, przyszła córka. Natomiast siłę tak naprawdę trenujemy na treningu, dodajemy bodziec, ale efekty siły są po treningu. Dlatego w treningu wytrzymałości musimy obserwować tą częstość skurczów serca. I teraz co się dzieje, co to serce nam mówi, to tętno, te wartości liczbowe, co one nam mówi. Średnia częstość skurczów serca u zdrowego człowieka jest między 60 a 80 skurczów na minutę. Średnia to jest przyjęta jako 72. I teraz w momencie, kiedy zaczynamy trenować, ruszać się, trening o charakterze wytrzymałościowym, minimum 3 razy w tygodniu. Jest bardzo duże znaczenie, czy trenujemy 2 razy, czy 3. Jest duża różnica między efektem 2 razy w tygodniu, a 3 razy. Mniejsza między 3 a 4, ale 2 a 3. I teraz jak to trenować? Czy poniedziałek, wtorek, środa? Czy lepiej wtorek, czwartek, sobota? No lepiej czwartek, wtorek, sobota. Wtorek, czwartek, sobota. Żeby był czas na bodziec, na regenerację, na kolejny trening. Takie są fizjologiczne podstawy treningu. I teraz co się będzie działo z naszym tym tętnem? Mianowicie tym tętnem spoczynkowym. Mianowicie po każdym tygodniu treningu nasze tętno spoczynkowe będzie malało o jedno uderzenie. I z tych 72 po iluś tam tygodniach dojdzie do wartości stałej i się nie będzie zmieniało. Choćbyśmy nie wiem, jak długo jeszcze trenowali. Chyba że się przetrenujemy, wtedy się spowolni do tam powiedzmy 30 czy tam 20 kilku uderzeń, ale wtedy będziemy przetrenowani, nie będziemy mogli osiągać jakichś tam wyników. I teraz jeżeli to tętno spoczynkowe dojdzie do tych 50, no to możemy obserwować, jak nasz organizm reaguje na różne bodźce treningowe. Jak nasz organizm reaguje na sytuacje stresowe, jak nasz organizm reaguje na zmianę pogody, na pojawiającą się chorobę. Dlatego dobrze jest obserwować rano tętno poranne, tętno spoczynkowe. Był taki trener
kolarski Edward Borysewicz, który był trenerem w Stanach. Między innymi Greg LeMond był jego wychowankiem i on zalecał swoim zawodnikom na zgrupowania, żeby na drzwiach przypinali karteczki z wartościami tętna spoczynkowego. To jest najprostsza informacja mówiąca o tym, co się dzieje w organizmie, czy organizm jest zmęczony, czy nie. I dobrze jest obserwować to. Serce zawsze wcześniej wie, że na przykład zbliża się infekcja i to tętno spoczynkowe jest wtedy podniesione o nawet 10 uderzeń. Jeżeli widzimy to, że ta wartość jest taka wysoka, no to oczywiście nie ma mowy o treningu, nie ma mowy o żadnym wysiłku, tylko no, trzeba iść do lekarza lub po prostu zostać w domu. Teraz co wpływa na to tętno nasze? No trening oczywiście, szczególnie trening wytrzymałościowy. Wpływa również stres. Okazuje się, że pod wpływem stresu te nasze wartości tętna rosną. Potrafimy siedzieć i w momencie, kiedy zaczynamy się stresować, to tętno zaczyna rosnąć. Robiłem kiedyś takie doświadczenia ze skoczkami, to już zapewne opowiadałem, że sprawdzaliśmy, co się dzieje ze skoczkiem na górze, kiedy siedzi na belce i czeka na oddanie skoku. Okazało się, że i oczywiście porównywałem z jednego skoczka, to był wtedy Łukasz Kruczek, obecny były trener naszych skoczków. Wtedy był zawodnikiem i brałem również zawodnika przed skoczka, dla którego to był tylko skok próbny, nic więcej. Łukasz siedząc na górze nieruchomo miał tętno 150. Jak czekał 7 sekund, tam było 7 sekund, czekał na zielone światło, żeby zjechać, to mu tętno wzrosło o 15 uderzeń. Ze 150 do 175. To jest niewiarygodne. To samo dzieje się na przykład z piłkarzami, którzy na przykład podchodzi piłkarz i musi strzelić do karnego i musi tego karnego strzelić, bo od tego zależy, czy wyjdziemy z grupy na Mistrzostwach Świata, czy nie wyjdziemy. I zobaczcie, jakie to jest obciążenie dla zawodnika. Kontrola tych emocji. Tętno również zmienia się w zależności od wieku. Im jesteśmy starsi, na każdą dekadę, to nasze tętno obniża się około 8-10%. Tętno obniża się również w zależności od warunków, od ciśnienia atmosferycznego, od warunków wysokogórskich na przykład. Im jesteśmy wyżej, tym tętno spoczynkowe i również tętno maksymalne jest niższe. Co to jest, co daje nam ta informacja w sporcie? Ano daje nam taką wiedzę, że będąc na wysokości, w górach średnich i wyższych, musimy trenować zupełnie inaczej. Wszystkie parametry, które są wtedy z nizin, one się nie sprawdzają w górach. Musimy na nowo zweryfikować nasze prędkości, nasze tętna w różnych strefach i dopiero wtedy podjąć trening. Dam przykład, pracowałem wtedy z piłkarzami Wisły Kraków. Wyznaczyłem wszystkim wartości progowe na próg, mam na myśli próg meczanowy, tętno i prędkość. I potem pojechaliśmy na zgrupowanie do Zakopanego. Tam jest w granicach 980 metrów na stadionie, tam przy powyżej toru lodowego. I okazało się, że około 20 sekund na kilometr na prędkości progowej zawodnicy byli wolniejsi. Tętna również były niższe. I teraz nie wiedząc o tym, możemy zawodników przetrenować, możemy trenować w zupełnie innych strefach niż sobie zakładamy. Dużo jeszcze innych czynników wpływa na... Aha, jeszcze jedno. Nie ma znaczenia, czy nasze tętno maksymalne wynosi 200, 205 czy 180. Spotkałem zawodniczki, juniorki, wtedy pracowałem z kolarzami górskimi, Polskim Związku Kolarskim, gdzie jedna zawodniczka miała 205-207, a druga zawodniczka, też 16-latka, miała 183-184. I to niczego nie zmienia. Ważna jest tak zwana rezerwa tętna, czyli różnica między tętnem spoczynkowym a tętnem maksymalnym. Taką dużą rezerwę tętna miał na przykład Robert Korzeniowski, ze spoczynkowego 50 kilka do maksymalnego 202-203.
To jest bardzo dużo. Dużą rezerwę tętna miał Cezary Zamana, kolarz, też spoczynkowy miał bardzo niskie i maksymalne 200-202. Po prostu testowałem go też w Krakowie w zakładzie fizjologii. Także warto jest obserwować tętno, w zasadzie częstość skurczów serca. I teraz w tym momencie zawsze mi zadają pytanie, czy... O, tutaj ktoś napisał, jakie zmiany zmienia się tętno maksymalne wraz z wiekiem. No właśnie akurat odpowiedziałem. Im jesteśmy starsi, tym tętno spoczynkowe, tym tętno maksymalne i spoczynkowe, spoczynkowe może nie, ale maksymalne jest niższe. Rozproszyłem się, tam przeczytałem, tutaj mi się cały czas coś pojawia i to jest jak gdyby nowość dla mnie, że jest reakcja. Ryszard, przepraszam, mogę... przepraszam, że ci przerwę. Ja celowo wrzucam te komentarze, ale oczywiście niekoniecznie musisz się nimi sugerować, bo w większości właśnie odpowiadasz na te pytania czy komentarze, tak, które tak. tutaj nasi rozmówcy pokazują. Ja ewentualnie na koniec przypomnę ci o tych komentarzach, czy o tych wątkach, których tak, nie poruszyłeś, dobrze? Tak, dobra, dobra. I teraz wracając do obserwacji tętna, tam mówiliśmy o rezerwie tętna, mówiliśmy o tym, czy tętno, aha, jeszcze jak to tętno mierzyć, czy mierzyć właśnie nadajnikiem na klatkę piersiową, czy mierzyć pomiarem optycznym, bo ostatnio pojawił się pomiar optyczny, czyli dioda, która prześwietla skórę i wykrywa płynącą krew w naczyniach włosowatych. Najczęściej to na początku to było światło tylko zielone, teraz Polar zrobił światło zielone i czerwone. W nowym modelu, który niedługo będzie, będzie premiera, są próby już, żeby, znaczy nie mogę tego powiedzieć na razie, są próby na jeszcze jedną diodą, która ma jeszcze usprawnić ten pomiar, optyczny pomiar. Czy ten pomiar optyczny jest tak samo dokładny jak pomiar prądów czynnościowych? Nie zawsze. Prądy czynnościowe super dokładnie, jest to dokładność EKG. Natomiast pomiar optyczny jest dokładny, ale tylko tam, gdzie skóra jest dobrze ukrwiona, gdzie jest skóra ciepła, czyli na przykład na ramieniu, na przedramieniu. Natomiast niekoniecznie dokładny jest na przykład na nadgarstku. Może nie powinienem o tego mówić, bo to jest zła reklama, ale chcę być wiarygodny, chcę powiedzieć prawdę. Tutaj jest dużo, ruszamy tym nadgarstkiem, więc musielibyśmy podciągnąć zegarek wyżej, zacisnąć go trochę mocniej, najlepiej ogolić w tym miejscu skórę i wtedy jest szansa, że ten pomiar będzie w miarę dokładny. Natomiast może być niedokładny, gdy jest zimno. Wtedy skóra nie jest ukrwiona tak dobrze i wtedy ten pomiar nie będzie dokładny. Ryszard, mogę przerwać akurat tak. w tym wątku. Rozumiem, że pomiar dokładny to jest pasek na klatce piersiowej, tak. który zakładamy, oraz nowe urządzenie OH1, które możemy, nie wiem, czy to będzie widać, lub OH1, który możemy założyć na tutaj bicep. Na przedramieniu, tak, tutaj tak, na biceps. Tak. Tak? Dlaczego taka podpowiedź? Bo w wielu dyscyplinach ten pasek na klatce piersiowej może przeszkadzać, natomiast na przedramieniu niekoniecznie już, bo nie będzie się zsuwał w niektórych dyscyplinach, ale my wypróbowaliśmy OH1 w pływaniu. Założyliśmy na gumkę od okularków i w sposób rewelacyjny kontrolowaliśmy intensywność wysiłków zawodnika, który pływał na 50-metrowym basenie w tą i z powrotem. Także jeszcze, ani nie przeszkadzał, tak, ani nie powodował błędu. Tak, że jest możliwość tego obserwacji nie tylko jednego, do 48 zawodników możesz równocześnie oglądać. Dawniej w pływaniu były, Polar miał takie elektrody przykładane, zawodnik przypływał i przykładało się te elektrody do klatki piersiowej i trener sprawdzał, czy ta restytucja tętna jest wystarczająca i czy osiąga to, co chce. W tej chwili jest to dużo, dużo dokładniejsze i dużo wygodniejsze. Ryszard, czy możemy pytanie, bo wydaje mi się ono bardzo istotne i żebyśmy o nim nie zapomnieli, od Zbyszka Paluszaka. W jaki sposób sportowiec amator może ustalić swoje tętno maksymalne? Właśnie. Miałem na ten temat powiedzieć. Tak. No właśnie, to pytanie bardzo często do mnie trafia i u osób dorosłych ja trochę boję się im podpowiadać, bo trochę boję się o te wysiłki maksymalne, których nie zawsze powinni w niekontrolowany sposób przeprowadzać. Już mówię. Mianowicie, tak na marginesie, dla amatorów, sportowców amatorów, którzy
nie mają przeszłości sportowej, nie są zawodowymi sportowcami, nie jest wskazany trening z intensywnością maksymalną, czyli powyżej 90% tętna maksymalnego, szczególnie metodą ciągłą, wysiłki trwające długo. Nie jest to wskazane, mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością. Zaraz jak sprawdzić, czy to już jest 90%. Tętno maksymalne, jeżeli nie chce nam się wykonywać wysiłku o maksymalnej intensywności, który będzie trwał od 3 do 6 minut, taki wysiłek musi być, zaraz powiem dlaczego, to wtedy najłatwiej sobie wyliczyć. I ten błąd pomiaru nie będzie duży, bo jeżeli weźmiemy najprostszą regułę, 220 minus wiek, w zupełności wystarczy. Naprawdę nie ma potrzeby szukać, bo jest jeszcze na przykład wzór Tanaki. Tych wzorów na wyliczenie tętna maksymalnego jest bardzo dużo i one się różnią w zależności, wyniki w zależności od wieku, ale o 2-3 uderzenia nie więcej. Nie ma to większego znaczenia. 220 minus wiek, u kobiet 226 minus wiek. Kobiety mają na ogół tętno trochę wyższe. Jak robić tętno maksymalne? Mianowicie i dlaczego 3-6 minut? Chodzi o to, że tętno, intensywność w fizjologii, w wysiłkach określa się procentem zużycia tlenu w trakcie wysiłku. W momencie, kiedy wykonujemy próbę o maksymalnej intensywności, czyli test maksymalny, test do odmowy, jesteśmy podłączeni do aparatu i wtedy jest odczytywany pobór tlenu, liniowo wzrasta również częstość skurczów serca. I okazuje się, że ta częstość skurczów serca wzrasta tak, jak wzrasta VO2 max. I teraz, żeby nie używać VO2 max, bo nie każdy może to zmierzyć, używa się częstości skurczów serca jako procent do wyznaczania progu. I teraz VO2 max uzyskuje się, ten najwyższy pobór tlenu, między trzecią najczęściej a szóstą minutą wysiłku maksymalnego. Dlatego zdarzyć się może, że ktoś uzyska na przykład wyższe tętno niż w trakcie takiej próby i wtedy wysiłki określa się na przykład 103% tętna maksymalnego. To tak trochę nielogiczne, ale tak się również określa. Czasami w treningach są takie piki kilkusekundowe, gdzie wychodzimy wyżej niż w tej próbie między trzecią a szóstą minutą. Tak na marginesie, szybkość wchodzenia na osiągania VO2 max to jest między innymi przejaw talentu sportowego. Im szybciej osiągamy VO2 max, im szybciej dostarczamy maksymalną ilość tlenu do pracujących mięśni, tym jesteśmy bardziej utalentowani. To zjawisko opisał i precyzyjnie przedstawił mechanizmy profesor Żołądź, Jerzy Żołądź, w 2012 roku i na trwałe wpisał się do takich, nazwijmy to, osiągnięć fizjologii sportu. I amator może wyliczyć, nie musi wcale robić próbę. Jeżeli bardzo chce zrobić próbę, no to proponuję przebiec 1500 metrów na maksa. Jest taki wzór według Postila, gdzie możemy wyliczyć sobie VO2 max. I oczywiście będziemy mieć również tętno maksymalne i potem to tętno maksymalne będziemy używać do wyznaczania stref intensywności. Bo wyznaczenie stref intensywności ma fundamentalne znaczenie w treningu, jakimkolwiek treningu wytrzymałości. Czy to jest trening kolarski, czy to jest trening biegowy, musimy mieć te strefy wyznaczone w sposób prawidłowy. Dlatego ja tak bardzo dyskutuję i sprawdzam w podręcznikach, czy wartość podręcznika tym, jak są wyznaczone strefy. O czym autor pisze, mówiąc próg, nie wiem, mleczanowy, tlenowy, beztlenowy, indywidualny próg mleczanowy. Jeśli to wszystko jest pomieszane, no to wiem, że to do niczego nie prowadzi. A jeszcze dlaczego o tym mówię? Może nie powinienem mówić o swoich porażkach, ale na porażkach człowiek się uczy. Mianowicie kiedyś
współpracowałem z kolarzem, z mistrzem Polski w jeździe, nie tak, to był mistrz Polski w wyścigu górskim na szosie. Tomek Boczko, powiem, myślę, że się nie obrazi. I zgłosił się wtedy do mnie, mówi, chciałby potrenować tak jak według podstaw naukowych, z kontrolą tętna i tak dalej. Więc zrobiliśmy testy w AWF-ie krakowskim u profesora, profesora Jerzego Cempli. Wyznaczyliśmy strefy i Tomek trenował i był bardzo mocny w marcu. Natomiast w maju, w kwietniu, tam są pod Wrocławiem, w Sobótce są zawsze zawody, pierwsze otwarcie sezonu. No i niestety był dramatycznie słaby. Urywali go nawet na wiaduktach, jak gdzieś tam potem jechał. Co się okazało? Że poprzez złe wyznaczenie stref intensywności, jego strefy zostały przeszacowane. Trenował za intensywnie, przetrenował się, no i niestety sezon był stracony. Na drugi rok nie trenował ze mną, trenował po swojemu, był znowu mistrzem Polski. Także nie jest to dobra reklama dla mnie, ale mogę to powiedzieć, bo dzięki temu przekonałem się, że nie wszystko to, co wyznaczają profesorowie, co wyznacza aktualna nauka, jest przydatne sportowcom i sprawdza się w praktyce. Potem zacząłem współpracę z profesorem Żołądziem, no już inna metodologia była wyznaczania strefy i te strefy były inaczej wyznaczane. Ryszard, przepraszam, krótki przerywnik, dobrze? Tak. Ponieważ wspomniałeś o błędzie, który popełniłeś i do którego się publicznie przyznajesz. Tak. Nas słucha Marek Grocki, tak. Mój kolega serdeczny, a jego żona kiedyś podpowiedziała mi przepiękną rzecz, żebym zapytał się swoich trenerów, jakie błędy popełnili w ostatnim roku. Ona wiedziała, co oni mi odpowiedzą. Że w większości odpowiedzą, że żadnych. Nie. I to jest bardzo zła odpowiedź. Znaczy, to jest odpowiedź, która rzuca złe światło na trenera. No bo jeżeli nie popełniamy błędów, to popełniamy błędy, tylko nie zdajemy sobie sprawy z tego, że je popełniamy. I to jest najgorsze w tym przypadku. Także chciałem jako taki przerywnik. Ja nie wiem, czy ty dokończyłeś, czy ja zrozumiałem, że jeżeli w pewnym wieku nie osiągamy, nie chcemy już robić próby badania tętna maksymalnego, jaką próbę zrobić, żeby osiągnąć, żeby zobaczyć, co to jest te 90%. 220 minus wiek. Rozumiem. Sobie, w ostateczności wziąć zegarek. Zegarki mają, mówię o Polarze, bo z tym pracuję od prawie 30 lat. Polar ma taką możliwość oszacowania tętna maksymalnego. 220 minus wiek gwarantuje w zupełności wystarczy na poziom amatorski. Ryszard, ja mam prośbę, jeżeli się zgodzisz, że jeszcze będziemy mieli dwa pytania od naszych widzów. Jestem zachwycony aktywnością i bardzo dziękuję im za to. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze zdążyli dzisiaj porozmawiać o treningu na trenażerze, o którym mieliśmy właśnie tu głównie porozmawiać. Ciekawe pytania. To pytanie, ale chciałbym zacząć od wcześniejszego pytania, a do tego zaraz dojdziemy. Krzysztof Klepacki pyta się, tak. Czy wzrost tętna w czasie wykonywania określonego zadania ruchowego jest niezwykłym obrazem zapotrzebowania organizmu na tlen? Tak, to jest każdy ruch wymaga zapotrzebowania, przy czym znowu w którym momencie, bo to jest tętno nam wzrasta, osiąga równowagę czynnościową, jest ustabilizowane i potem, kiedy wysiłek jest o narastającej intensywności, następuje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na tlen. Ten gwałtowny wzrost następuje po przekroczeniu progu mleczanowego. Najpierw łagodny, potem gwałtowny. I teraz w zależności od tego, kto to jest, jaki to jest organizm, to ta krzywa mleczanowa, a tym samym z drugiej strony krzywa zapotrzebowania na tlen, wentylacyjna, jest wzrastająca. Im wyższa intensywność, tym wyższe zapotrzebowanie na tlen, stąd te wszystkie dopingi, to są na między innymi na rozszerzenie oskrzelików płucnych, to są dopingi na zwiększenie pojemności tlenowej krwi, no i tak dalej, i tak dalej.
I mamy pytanie wcześniejsze od Wojtka Uczyńskiego. Czy trening kolarski oparty na tętnie jest bardziej efektywny niż trening oparty na mocy? Ma tu na myśli nie FTP. Można, nie można rozdzielać ani, nie można rozdzielać tętna od mocy. Nie można rozdzielać. Moc jest w zamian, moc jest, kiedy powstała moc, jak, znaczy, dlaczego jest nam moc potrzebna? Kiedy jedziemy na rowerze, jedziemy szybko, zawsze działa opór czołowy. Kiedy jedziemy pod górkę, również jest górka, która nam nie może odzwierciedlić, nie pokazuje nam, co nasze mięśnie wyzwoliły, jaką moc, jaką pracę wykonujemy na rowerze. W bieganiu to jest proste, bo mamy tętno i prędkość. Natomiast na rowerze ma prędkość nie jest adekwatna do tego. Adekwatną i prawdziwą miarą jest moc, ale moc dobrze zmierzona i skalibrowana. Czyli robimy sobie próbę w oparciu o moc i korelujemy moc i tętno. I teraz jadąc na przykład, nie wiem, mam tętno progowe na poziomie 240 watów na progu mleczanowym i tętno przykładowo 145. I teraz w sytuacji, kiedy moja forma rośnie, to na tętnie 145 będę uzyskiwał wyższą moc. W momencie, kiedy moja forma będzie słabsza, to na tętnie 145, na tym tętnie będę uzyskiwał mniejszą moc. Nie można oddzielić mocy od tętna. Nie można trenować albo na tym, albo na tym. Trenujemy zawsze na mocy i tętnie. Ryszard, pięknie dziękujemy Ci za tą odpowiedź i w ogóle wyczerpujące odpowiedzi dotyczące tętna. Myślę, że jeżeli będą kolejne pytania, powtórzymy, przygotujemy drugą część dotyczącą tętna. Powolutku będziemy przechodzili do treningu w czterech ścianach przy wykorzystaniu trenażera. I ja jeszcze, jeśli pozwolisz, tak, przepraszam, jeszcze miałem przygotowany, nie wiem, czy wam pokazać, tętna kolarskie z wyścigów. Wprawdzie sprzed 20 lat, ale to pokazuje, tak, jak kolarze jeżdżą i do czego są przygotowani. Dobrze. Ryszard, no właśnie, bo może od tego zaczniemy, od tego, że bardzo dużą ostrożnością wykazuje się Tomasz Marczyński, jeżeli chodzi o podejście do trenowania na trenażerze w warunkach domowych. To jest, on powiedział jedno, że to jest bardzo nudne, to jest przede wszystkim przegrzewa się organizm. Największym problemem treningu na trenażerze jest wzrost temperatury wewnętrznej ciała. W związku z tym ci kolarze, którzy trenują w mieszkaniu, w pomieszczeniu, trenują albo przy otwartym oknie, albo mają wentylatory, które im nadmuchują wiatr i w jakiś sposób się chłodzą. I taki trening, jeżeli on jest wykonywany za dużo, za długo, to powoduje znużenie, powoduje nawet przetrenowanie. Ja spotykałem się z kolarzami no, dawno temu, tak to będę mówił, i w lekkiej atletyce, jestem również trenerem lekkiej atletyki przede wszystkim. I pływania, przepraszam. I pływania również. Też. I triatlonu, i kolarstwa. Kolarstwa tylko instruktorem. Próbowaliśmy w kolarstwie górskim zaczynać sezon tak jak lekkoatleci, czyli od 1 listopada, czy tam od połowy listopada próbowaliśmy trenować, startować w zawodach przełajowych po to, żeby w lecie była forma wysoka. Ale co się okazywało, że przychodził gdzieś tam styczeń, luty, łapaliśmy infekcję, bo wszyscy byli już totalnie zamęczeni. 2 tygodnie przerwy i trzeba było wszystko znowu od nowa zaczynać. Potem w kolejnym roku zaczynałem 1 grudnia. Myślę, o, tak będzie dobrze. To samo. No to zacznę w takim razie po Sylwestrze, w styczniu. Ale co się okazało? Zawsze na koniec stycznia były targi rowerowe w Katowicach i wtedy tam wszyscy kolarze się spotykali przed wyjazdem na zgrupowania. I tak naprawdę okazało się, że kolarze zaczynali przygotowania od lutego. Koniec stycznia, początek lutego zaczynali przygotowania. I to był, jak oni to mówili, trening wysiedzeniowy, czyli kręcili w tempie konwersacyjnym. Tempo konwersacyjne to zaczerpnąłem od tutaj znajomych kolegów ze sklepu Nike'a na Wilanowie.
Tempo konwersacyjne, czyli to jest tempo w pełnym komforcie tlenowym, gdzie możemy swobodnie rozmawiać, nie ma żadnych zadyszek i wtedy jest gwarancja, że trenujemy w strefie tlenowej. I współpracowałem też z Andrzejem Sypytkowskim. On mówił, że musi takich parę wyścigów przejechać. Wtedy nie są ważne miejsca, tylko ważne jest, żeby te wyścigi odbyć. Przygotował sobie tą bazę tlenową i z kolei powrót, tak jak teraz tutaj nasz gość mówił, powrót do formy, jemu nie zajmie dużo. Jemu wystarczy 3-4 tygodnie i on już będzie w treningu. Ludzie z przeszłością sportową i z talentem sportowym bardzo szybko wracają do tego, co utracili poprzez przerwę. Także ten trening naprawdę nie wymaga aż tak dużo czasu i takich dużych objętości. Gdyby tak było, to ci najlepsi trenowaliby, nie wiem, 24 godziny i byliby najlepsi, a tak nie jest. Paweł, twoja kolej. Ty jesteś specjalistą od trenażerów, od treningu na trenażerze i od zajeżdżania się na tym trenażerze. Specjalistą może nie jestem, ale od zajeżdżania się na pewno. Specjalistą od trenażerów może nie jestem. Tutaj bardzo fajne jest to, że pojawił się Tomek i dopiero teraz sobie zdałem sprawę, próbując się gdzieś tam wgryźć w to, co czuje zawodowy kolarz, jeżdżąc na platformach takich jak chociażby Zwift, że to rzeczywiście może być dla nich nudne, bo z mojego punktu widzenia amatorskiego jest to świetna platforma, bo mogę się ścigać, mogę gdzieś tam poznawać nowych ludzi. Dla nich to jest rzeczywiście jakiś tam element rutyny, który nie mogą realizować na zewnątrz, realizują sobie w garażu. Być może korzystają też z takich nowinek technicznych, które się pojawiają, jak na przykład właśnie wentylator, o którym wspominaliście. Wentylator już są takie na rynku, które są połączone z miernikiem tętna, które w nawiązaniu do tego, jak wysokie mamy tętno, tak intensywny strumień powietrza podają nam na twarz. Więc takie rzeczy są, to są bardzo drogie rzeczy, ale wiem, że wielu kolarzy takich właśnie garażowych z tego korzysta. A jeżeli, przepraszam, że ci przerwę, jeżeli są drogie, to wielu kolarzy, ale wszyscy triatloniści już mają. pewnie tak. No właśnie, tutaj chciałem wrócić do pytań, które są zadawane. Tutaj pojawił się już z jednym pytaniem Wojtek Łuczyński, to mój dobry kolega, cieszę się, że też tutaj się aktywował. Zadał pytanie, które być może do Ryszarda Szula będzie właściwym pytaniem. Właśnie to jest kontynuacja tak jakby tego wcześniejszego pytania, czy trenować na tętnie, czy trenować na watach. W takich treningach platformowych właśnie stawiane są te wszystkie programy treningowe, nie są absolutnie oparte na tętnie, tylko właśnie tylko i wyłącznie na mocy, czyli właśnie te wszystkie interwały, te wszystkie zadania są oparte na mocy. Jak to tak naprawdę nawet biorąc pod lupę długi trening rozłożony na, nie wiem, 10-12 tygodni, no właśnie, czy to jest właściwa rzecz dla amatora, co można by było, nie wiem, być może skorygować, na co zwrócić uwagę przy tych programach treningowych, które tam się pojawiają, a zakładam, że są przygotowywane przez nie tak. Głupich ludzi też. Tak, ja rozmawiałem z moimi pracownikami z firmy, a u mnie też pracował jeden kolarz, amator, teraz pracuje drugi kolarz, który też się zawodowo ścigał. Jeżdżą na tej platformie i można wykorzystywać tam programy treningowe, można się ścigać, można sobie zaplanować trening, czyli ja sobie planuję trening i na przykład dzisiaj mam 2 godziny wysiłku o charakterze tlenowym, ale mam zawsze tętno i moc. Nie może być sama moc, no bo przykładowo, dostanę tam do jazdy na treningu przykładowo 200 W. Ty dostaniesz 200 W i w to samo miejsce Tomek dostanie również 200 W. Jego wartość progowa to jest, tu sobie zapisałem, co najmniej 400 W. Musi być jakieś odniesienie. Znaczy, to będzie optymalizowane. Że wpisujesz swój ciężar ciała, wpisujesz wiek i wtedy dostajesz określoną ilość watów. Jest też trening FTP, testujący FTP, więc to jest jakoś tam archiwizowane. Do tego zmierzam. Jeżeli masz wartość, na początku jest, nazwijmy to, kalibracja, czyli wykonujesz jakiś test, który określa twoje aktualne możliwości wysiłkowe, to wtedy możesz trenować na samej mocy. Tylko że może się zdarzyć,
że któregoś dnia się nie wyspałeś i ta wartość, będziesz pracował na mocy, ale twoje tętno będzie reagować inaczej i ta wartość, którą założysz na treningu, będzie zupełnie czymś innym niż wtedy, kiedy byłeś wypoczęty. Dlatego warto jest kontrolować, jeżeli nie na treningu, to chociażby rano, sprawdzić tętno, czy wszystko jest ok. Ja wiem, że jeśli zawodnik jest doświadczony, to on czuje, czy noga jest pełna, czy mięsień jest pełny, czy jest pusty, czy noga podaje, czy jednak dzisiaj jest słabo. Ale jeżeli ktoś jest amatorem, to on jeszcze nie zna swojego organizmu tak dobrze. Dlatego warto jest kontrolować tętno razem z mocą. Wiem, że do tej platformy można podłączyć tętno. Tam są również opcje, bo to mi mówili moi pracownicy, że można używać również tętna. I dla mnie, gdybym ja miał korzystać z tej platformy, to ja bym sobie robił swój trening, a tam bym tylko wykorzystywał widoki, przełożenia, wybierałbym sobie odpowiednią trasę, czy chcę jechać sobie płasko, regenerację, czy chcę sobie jechać obciążenie średnie powiedzmy na progu, czy pod progiem, czy mam podnosić próg, czy chcę robić podjazdy, żeby zwiększyć wytrzymałość siłową. I według mojego planu robiłbym sobie na platformie treningi. Tylko, że do tego jest potrzebny plan, a bardzo często amatorzy po prostu nawet nie mają potrzeby poszukiwania planu. I tutaj kolejny komentarz. Właśnie, dlaczego nie mają potrzeby? Bardzo się ze mną łączy. Dlaczego nie masz potrzeby poszukiwania planu? Dlaczego nie chcesz czegoś zaplanować? Czy powiedz mi w swojej pracy zawodowej, czy w czymkolwiek działasz bez planu i chaotycznie? Czy zdajesz się na to, co ci ktoś podpowie? Nie, no trzeba sprawdzić, dopasować to do siebie. Jeżeli chcę kupić sobie garnitur, to go muszę przymierzyć. No nie będę kupował garnituru, który pasuje na drugiego kolegę. Może czasami będzie pasował, ale warto jest sprawdzić, zrobić plan. Ja tu przygotowałem taki jeden slajd. Najpierw, jeśli mogę teraz wrócić do kolarstwa, chciałem pokazać wykresy tętna z wyścigów. To nam będzie mówiło o źródłach energii, o tym, do czego kolarze są, do czego tak naprawdę oni trenują. I już teraz możemy działać. O, i widzicie na całym ekranie rozkład treningów, taki 5, tak, widać to? Tak, tak, tak. No i mamy okres przygotowawczy pierwszy, drugi, trzeci, potem okres startowy. I teraz na co warto zwrócić uwagę tutaj? W okresie przygotowawczym jest 5 treningów. Kolory, które tutaj widzimy, to są kolory mówiące o intensywnościach. W strefach wyznaczonych przez Polara jest tak, że najniższa wartość to jest szara, najniższa intensywność, potem intensywność trochę wyższa, między 60 a 70% tętna maksymalnego, to jest niebieska, potem jest zielona, a następnie jest żółta, bodajże w tej kolejności. Czerwona to jest intensywność najwyższa. I teraz, jeżeli popatrzymy, to w okresie przygotowawczym jest niska intensywność, chodzi o kolor, natomiast objętość treningu jest wysoka. I tutaj nie ma żadnych wysokich obciążeń, wysokich intensywności. Te wysokie intensywności pojawiają się dopiero w okresie przedstartowym. Co z tego wynika? Dlaczego tak jest? Dlatego, że bodźce o wysokiej intensywności powodują adaptację do wysiłku o wysokiej intensywności, czyli do startu w zawodach. Jeżeli tę adaptację będziemy próbować robić dużo wcześniej, czyli w okresie przygotowawczym, tutaj na początku okresu przygotowawczego, to tą formę uzyskamy za wcześnie. Dobrze jest we własnym treningu osobiście sprawdzić, po jakim czasie stosowania treningów o wysokiej intensywności przychodzi adaptacja, jak szybko się adaptujemy do takich wysiłków i kiedy rośnie forma na zawodach i jak długo ją możemy utrzymać. Potem mamy tutaj okres startowy, gdzie jest jeden mocny trening w środę, potem są niskie intensywności i start w zawodach. Albo to jest wytrzymałość specjalna, to może być albo start kontrolny, albo start w zawodach. I potem jest okres, na przykład tydzień przygotowania do startu, do regeneracji. Wszystko są bardzo niskie intensywności, bardzo lekkie treningi. I potem jest na przykład główny start, sobie możemy jakiś wyznaczyć w niedzielę. To jest, nie wiem, czy widać moją myszkę, jak ja tutaj ruszam. Bardzo dobrze, tak. No i mamy tak, poniedziałek, wtorek. Tutaj na dole są rodzaje treningów. To jest wytrzymałość specjalna, czyli zawody. I tu jest ostatni mocny trening.
to jest na przykład środa. To jest taki trening, który powinniśmy zrobić, jeżeli chcemy zrobić ładowanie energetyczne, wypłukać pełny glikogen z mięśni. To się robi najczęściej na poziomie progu mleczanowego, czyli około 85, intensywności 85% tętna maksymalnego przez około 1,5 godziny. To na ogół powinno wystarczyć, żebyśmy wypłukali glikogen mięśniowy i potem przy małej intensywności można jeszcze, jeszcze tutaj wcześniej robi się treningi również przy niedoborze glikogenu mięśniowego, tak żeby ten organizm był wyjałowiony, powiedzmy, tak można określić, z zasobów glikogenu. Tutaj wypłukujemy całkowicie glikogen, a tutaj następuje ładowanie energetyczne przy niskich intensywnościach, czyli jemy posiłki o wysokiej ilości glikogenu mięśniowego i potem jest faza superkompensacji. Organizm może przyswoić tego glikogenu na trochę więcej, powiedzmy o kilka procent więcej niż normalnie. I potem jest na przykład okres startowy, gdzie jest pokazane, w jaki sposób utrzymujemy formę, i teraz mamy pokazane intensywności i wielkości treningu. I tutaj wcale tych treningów nie ma, intensywnych nie ma bardzo dużo. Najczęściej w tygodniu jest 2 treningi o wysokich intensywnościach, nie więcej. Większa ilość może spowodować przemęczenie, przetrenowanie. Były to wyścigi, gdzie pokazuje, gdzie widać, że wyścig trwa 4 do 5 godzin. Tutaj akurat Czarka Zamany, zakończony jego, to był wyścig w Argentynie, gdzie on to wygrał. I 1,5 godziny tętno było praktycznie na poziomie 100, na poziomie 80. Dopiero potem po 1,5 godziny zaczęła się jazda, ale dalej było tętno 150, 160 i ostatnie 0,5 godziny to była szybka, mocna jazda zakończona finiszem i tętnem maksymalnym 202. Był w stanie po tych 5 godzinach wyjść na takie tętno maksymalne i w ten sposób osiągnąć to. Długość, Ryszard, tak. No dobrze, przepraszam. Długość tego wyścigu mówi, jakie źródło energii musimy ćwiczyć. Przede wszystkim przemiany tłuszczowe. A przemiany tłuszczowe ćwiczymy na intensywności 75% tętna maksymalnego. To jest optymalne. To jest poziom progu węglowodanowego, czyli 50% wolnych kwasów tłuszczowych, 50% węglowodanów. Zasób węglowodanów w organizmie jest różny u różnych ludzi. U wybitnych sportowców, na przykład u Roberta Korzeniowskiego, ten zasób glikogenu mięśniowego i wątrobowego był na Ryszard, około... Ryszard, nie słyszymy cię. Ja przestałem słyszeć. Aha. Ten zasób glikogenu mięśniowego był na około godzinę 20. Tyle, ile trwał wyścig na 20 kilometrów. Robert potrafił iść na średnim tętnie 192 uderzenia przez godzinę 20. Zawodnik o mniejszym talencie jest w stanie iść godzinę. Przeciętny Kowalski 0,5 godziny, 20 minut na tętnie maksymalnym i taki ma zasób glikogenu mięśniowego. I teraz, żeby jechać długi wyścig, to my musimy oszczędzać glikogen, a jechać na wolnych kwasach tłuszczowych, czyli mieć bardzo wysoką ekonomię ruchu, czyli dużą szybkość na niskich intensywnościach tętna. To co miał Tomek Marczyński, czyli 400 W na progu. Mając 400 W, on może jechać i nic mu się nie dzieje. Widzę, że Andrzeja nie słyszy. Nie? Tak jest. Tak. Ja tutaj widzę tak ciekawe pytania, niektóre. Między innymi jedno pytanie, na które miałem odpowiedzieć, tam chodziło o drift tętna. To pytanie było tak sformułowane, że trudno jest mi zrozumieć, o co w nim chodzi, ale wydaje mi się, że chodzi o to, czy obserwując trening metodą ciągłą, gdy organizm jest w równowadze czynnościowej, czyli mamy stałe tętno i stałą prędkość lub stałą moc na rowerze,
co się wtedy będzie działo i czy warto zwracać uwagę na drift. Drift tętna to jest wzrost częstości skurczów serca w takiej sytuacji, kiedy jest równowaga czynnościowa, kiedy jesteśmy na stałej prędkości, powinno być stałe tętno, to tętno nam wzrasta. Ten drift tętna wynika z odwodnienia organizmu i ze wzrostu temperatury wewnętrznej. I to powoduje, że część krwi odpływa do skóry, jest umiejscowiona w skórze po to, żeby chłodzić organizm i tej krwi brakuje wewnątrz organizmu, dlatego zostaje podwyższona częstość skurczu serca, ale drift nie jest w żaden sposób, nie ma nic wspólnego z metabolizmem organizmu i nie powinien być, nie może być stosowany jako wskaźnik treningowy. Drift może występować już na poziomie 90 uderzeń, 100 uderzeń, 100 skurczów serca i co? I wtedy przerwiemy trening, on jest nieefektywny? Nie, drift to jest, dotyczy tylko serca, nie dotyczy metabolizmu. I tam drugie pytanie, druga część tego pytania to było, czy w dbaniu o kondycję w tym czasie częściej chodzi o VO2 max, czy o zabiegi pielęgnacyjne? Rozumiem, że w sytuacji, kiedy mamy koronawirus, czy mamy przede wszystkim podtrzymywać naszą kondycję, nasze zdrowie, czy walczyć o VO2 max. No więc tu od razu odpowiem, że VO2 max, czyli maksymalna zdolność do pochłaniania tlenu, czyli do dostarczania energii do pracujących mięśni, jest genetycznie uwarunkowana, jest osobnicza. Można ją wytrenować, i tu są różne teorie, w niewielkim stopniu, około 15-20%. I uwaga, robi się to w pierwszym pół roku treningu o wysokich intensywnościach. I to uzyskujemy na początku naszej kariery zawodniczej, na początku naszych mocnych treningów. Potem ta wartość przyjmuje, jest prawie stała. Obserwowałem to u piłkarzy, na przykład u kolarzy. Przez długi czas testowałem między innymi kolarzy górskich i te wartości VO2 max były stałe, niezależnie od tego, czy zawodnicy byli w treningu, czy w okresie przygotowawczym, czy startowym. Podobnie było u Roberta Korzeniowskiego, tam było zawsze powyżej 80 ml na kilogram masy ciała, natomiast czasami było 84, czasami było 83. Jak to było u piłkarzy? U piłkarzy robiłem to w ten sposób, że biegali 1500 metrów i w oparciu o równanie Costilla wyliczałem VO2 max. I to VO2 max, czyli czas na 1500, był zawsze taki sam, zbliżony, niezależnie od tego, czy to był początek okresu przygotowawczego, czy to był koniec sezonu. Ci, którzy byli najlepsi, biegali zawsze najlepiej, czyli ich VO2 max było takie samo. W związku z tym my nie możemy poprzez trening wpływać już w późniejszym etapie, w późniejszym okresie, kiedy już jesteśmy zaawansowani treningowo, wpływać w znaczący sposób na wzrost naszego VO2 max. I nie przeceniałbym wartości VO2 max. Oczywiście ona musi być na wysokim poziomie, na odpowiednim poziomie, żeby być, osiągać określone wyniki. Natomiast koncentrowałbym się na tym, bo to mamy wrodzone, koncentrowałbym się na tym, na co mam wpływ, czyli na przykład na szybkość, na progu mleczanowym, czyli koncentrowałbym się na technice biegu, na zmniejszeniu kosztu energetycznego i to by spowodowało, to może spowodować, że moje wyniki mogą się poprawić niezależnie od tego, czy to VO2 max wzrośnie, czy nie, bo ono nie wzrośnie. Niestety tu nie chcę nikomu zabierać nadziei, że to tętno, że to VO2 max nam będzie wzrastało. No nie, ono już nie wzrośnie. Tak jak je wytrenowaliśmy, to ono takie zostaje. Jeżeli nie będziemy się ruszać, to te wartości nam spadną. Potrzeba około potem dla dobrze wytrenowanych 4 tygodnie, dla początkujących około 2 miesięcy, żeby powrócić do
wartości tych wyjściowych. Słuchajcie, mamy mnóstwo jeszcze pytań, na które nie jesteśmy w stanie dzisiaj odpowiedzieć, bo program prowadzimy już 100 minut. Już? 80, przepraszam, 80. No ale zanim zakończymy, to jeszcze chwilkę pewnie nam zajmie. W związku z tym nie chcemy również, żeby nasi goście nam tutaj uciekli za wcześnie. To ja na koniec mam do was pytanie, panowie, bo dzisiaj mi mignął wyczyn Jana Frodeno, mistrza olimpijskiego i chyba obecnie najlepszego triatlonisty na świecie, który w ramach akcji charytatywnej do walki z COVID-em wykonał w swoim domu Ironmana tam w czasie 8 godzin 30 minut, używając oczywiście bieżni, trenażera i basenu w ogrodzie ze strumieniem wody. No i tak sobie pomyślałem, że to jest no, wspaniale i tak dalej, ale jeśli chodzi o powrót do pełnej dyspozycyjności zawodowych sportowców po tej całej pandemii, no to szanse nie będą równe, bo domyślam się, że nie wszyscy mają takie warunki do trenowania w domu, jak Jan Frodeno. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie. Rozmawialiśmy o tym na Suchym Torze, na broadcaście naszym świątecznym. Dokładnie. Jeszcze jedna rzecz jest bardzo istotna, czyli to, ilu zawodników profesjonalnych będzie się w tym czasie dopingować, bo tak jak rozmawialiśmy, w tym czasie kontrole dopingowe są bardzo ograniczone. Okej, bardzo fajnie, że Frodeno, zakładam, że robi to w sposób absolutnie czysty. Z tego, co widziałem, to nawet piękny czas osiągnął, bo poniżej 9 godzin w tych tak sztucznych warunkach. Tak. Także to jest nieosiągalne dla przeciętnego człowieka. No właśnie pytanie, okej, niektórzy mają lepsze warunki do trenowania, niektórzy troszkę gorsze, ale właśnie jak to jest z tymi, którzy sobie podają niedozwolone środki. No, nikt ich nie skontroluje, oni się zdążą wyczyścić być może. I to jest największa obawa w świecie sportu, jak to będzie wyglądało po tym całym zamieszaniu covidowym. Ryszard, co ty mówimy o sporcie amatorskim? Moim zdaniem tutaj trzeba by wziąć jakiegoś specjalistę od dopingu. Ja akurat specjalistą od dopingu nie jestem. Kiedyś próbowałem brać kofeinę, jako że za moich czasów nie było, znaczy nie znałem się za tym po prostu na tym. Nie miałem dostępu, nie wiedziałem, co robić takiego. Zresztą nie miałem jakby potrzeby. Wziąłem, na ogół się piło przed wyścigiem, piło się kawę parzoną. Czasami jeszcze jak w zamierzchłej przeszłości grałem w siatkówkę, więc nie piłem w ogóle kawy. Natomiast przed meczem wypijałem kawę, miałem w termosie i dzięki temu miałem wyskok o te 5 cm wyższy. Byłem bardziej pobudzony, lepiej mi się grało. I po kawie tętno skacze maksymalnie. Byłem w stanie jechać przez godzinę na tętnie maksymalnym i submaksymalnym, tylko że po tej godzinie nastąpił tak zwany zgon, trzeba było zejść z roweru i wycofać się z wyścigu. No i potem już więcej nie brałem żadnej kawy, nic nie robiłem. Także tu trzeba by było spytać specjalisty od dopingu, kto się na tym zna, wie, jakie są metody dopingowania, jakie są efekty tego, ale ja myślę, że po tym wszystkim, po tym okresie przede wszystkim nie będzie tylu sponsorów, którzy będą chcieli płacić takie pieniądze za na przykład za nagrody, za zwycięstwa, bo będą zdawać sobie sprawę, że to nie jest, nie wszyscy mieli równe szanse, nie zawsze to jest czyste, a poza tym, skoro będzie kryzys, to nie zawsze będą mieć pewnie takie środki, żeby przeznaczać na te nagrody. No i o tym pewnie porozmawiamy spokojnie sobie za tydzień. Może uda nam się namówić jakiegoś potentata, który wspiera sportowców, jest sponsorem i porozmawiamy sobie o tym spokojnie za tydzień. A dzisiaj co? Dzisiaj jeszcze na koniec jeszcze chciałem tylko jedną rzecz tutaj poruszyć, wznieść toast. Andrzej odkrył, pojawiała mu się tutaj przypominajka, że Run Forest Podcast nadaje, słuchajcie, 4. rok. Dokładnie dzisiaj, 15 kwietnia, mijają 4 lata, kiedy nagraliśmy pierwszy podcast. Odcinek. Mogę chwilę powiedzieć dwa zdania, że kiedy Daniel zaprosił mnie na nagranie pierwszego podcastu, to ja Daniela wstydziłem się zapytać, co to jest podcast. I zadzwoniłem do naszego fotografa, mojego przyjaciela Pawła Mizielińskiego,
bo jego jakoś mnie się wstydziłem, bo to mój kolega z podstawówki, więc zapytałem go się, co to jest ten podcast i on mi dopiero wytłumaczył. No pojechałem na ten podcast, myślałem, że ja będę opowiadał o pływaniu, że Daniel mnie po to tam zaprosił, a Huberta Duklanowskiego, żeby mówił o bieganiu. Oczywiście przez cały podcast nie powiedziałem nic o pływaniu. Pierwszy gość, którego Daniel czy Hubert zaprosił, to była biegaczka, ultramaratonka. I Dominika Stelmach. Stelmach, dokładnie. Pamiętam, że na drugi podcast, na który przyszedłem, ja również niczego o pływaniu nie powiedziałem. Zapytałem się wtedy Daniela, Daniel, czy to ma sens w ogóle, żebym ja tutaj przychodził? Daniel powiedział, że jak najbardziej. Ludzie nie chcą słuchać o tym, o czym opowiadam. Znaczy chcą, tylko inaczej, tak. Bo ja mam bardzo dużą zajawkę na robienie programów, więc setki programów w telewizji, setki programów w radiu przeprowadziłem. Nadawałem programy, wyobraźcie sobie, dużo przed Run Forestem ze swojego mieszkania do radia Jazz FM, gdzie po prostu zrobiliśmy sobie małe studio i nadawaliśmy streaming z domu do radia, które nadawało online. A nawet pamiętam, spod rosyjskiej ambasady nadawałem jeszcze z Magdą Rigamonti, taką naszą czołową dziennikarką, nadawaliśmy program Kultura w Bloku, gdzie ja po prostu musiałem między nagraniami zatrzymać się, podłączyłem iPada, połączyłem się z domem, przez dom połączyłem się z radiem i to mi po prostu zostało, a pomyślałem, że takiego programu nie było jeszcze, słuchajcie, w historii polskiej radiofonii, a już podcastingu na pewno, więc ja się bardzo cieszę, że to się udało. Przyjmujemy życzenia, gratulacje i zaraz otwieram szampany. 4 lata, słuchajcie, w życiu bym nie pomyślał, że ten czas tak szybko będzie biegł, a poza tym ja muszę się przyznać, my mieliśmy różnego rodzaju burzliwe sytuacje, nawet zdarzało nam się być w separacji, przez czasowej separacji, jak to w dobrym małżeństwie, ale oczywiście zawsze do siebie wracaliśmy i każdy powrót to był milowy krok do przodu, bo była nowa motywacja, nowa siła do działania, ale w tych podcastach bardzo ogromną rolę odegrał Ryszard Szul, nasz dzisiejszy gość, ponieważ obydwa podcasty, które z tobą nagraliśmy, zarówno dotyczące treningu osób dorosłych, jak nie zrobić sobie krzywdy, jak również drugi o dzieciach, jak odkryć talent albo go nie zmarnować w dziecku, to są podcasty, które biją rekordy słuchalności, także jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, myślę, że już niektórzy słyszeli, a chcę ci się pochwalić, że niektórzy po 4 razy, bo znam takich masterców, co słuchali podcastu 4 razy, jeszcze próbowali 5. w samochodzie mi puścić raz, kiedy jechaliśmy we Włoszech na kwaterę, na zawody Open Water, także to jest naprawdę bardzo miłe. No, że nam się udało przez tyle lat, słuchajcie, dogadać i tworzyć coś naprawdę tak i unikalnego dla mnie, ja też patrzę na to jako na zjawisko. Jestem oczywiście insiderem w środku, widzę, jak to się rozwija. Te programy, które nagrywaliśmy w różnych miejscach, w którym kierunku to poszło, jestem pod ogromnym wrażeniem właśnie, że nie skończyliśmy na 3, 10, tylko dzisiaj sprawdzałem w naszych, że wyszło nam już chyba ze 120, słuchajcie, różnych odcinków. 120. No, ale ile materiałów jeszcze dodatkowych. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że dla mnie poza przygodą, niesamowitą 4-letnią przygodą, trudno porównać ją z jakąkolwiek inną, ponieważ ja tu poznałem mnóstwo ludzi dzięki temu, że zapraszaliśmy gości. Nieraz 2, 3 do jednego programu. Miałem okazję poznać wspaniałych ludzi, ale również poznać ich na nowo, bo zupełnie inaczej, kiedy ich trenuję, kiedy są w wodzie, w slipkach, ja na brzegu jako trener, a zupełnie inaczej, kiedy spotkaliśmy się przed mikrofonami i mogliśmy porozmawiać o życiu bardziej niż o sporcie, ale to są również dla mnie studia. To jest dla mnie olbrzymia nauka, ta, którą przeszedłem przez 4 lata w Run Forest i z tego się też najbardziej cieszę, bo to jest mój osobisty rozwój olbrzymi. Ja muszę do każdego programu się uczyć, dokształcać. Przecież jak ja z Ryszardem mam poprowadzić program, to przecież ja 2 tygodnie w książkach siedzę. Z ludźmi i ze specjalistami rozmawiam, żeby po prostu tu nie polec przy takim fachowcu. Cieszę się też, że pojawiają się nowe twarze. Paweł Marczyński, bardzo się cieszę, Paweł, że zdecydowałeś się zarówno w Suchym Torze wystąpić, jak i dzisiaj w Run Forest Podcast i mam nadzieję, że ten początek, to jest właśnie dopiero początek i będziesz z nami na dłużej.
na dłużej. Tak samo pozdrawiamy Maćka Boneckiego, który również zdecydował się zarówno w Suchym Torze, jak i w Run Forest uczestniczyć i też liczymy na Maćka. Liczymy na was wszystkich, drodzy widzowie, bo każdy z was ma olbrzymi wkład w budowanie tego dzieła, które zapoczątkował Daniel. Także tutaj dla Daniela wielkie ukłony, że zmobilizował nas do tego. Ja też chyba dzisiaj się napiję lampkę wina, żeby to uczcić. Któż nie, na pewno nasi komentujący również. No to wspaniale, panowie, słuchajcie, no to bardzo dziękujemy. Widzimy się w niedzielę w Suchym Torze. Jeszcze raz przypomnę, że Suchy Tor stricte dla pływaków o pływaniu i dookoła pływania prowadzi Andrzej Skorykow, zapraszam wspaniałe gości. Run Forest mamy w środy. No i spotykamy się wszędzie. Tak, spotykamy się wszędzie, a z Ryszardem, jeszcze przypomnę naszym koniecznie, widzom, za tydzień mamy... Z Ryszardem co tydzień. Co tydzień z Ryszardem mamy kolejne nowe tematy. Dokończymy temat trenażerowy, bo mamy mnóstwo od was pytań i tak, obiecujemy, że was nie zostawimy z tymi pytaniami, tylko Ryszard odpowie w kolejnym odcinku w środę na te pytania, które zadaliście, a na które nie usłyszeliście odpowiedzi i rozpoczniemy nowy temat. Może wy nam podpowiecie, jaki temat chcielibyście, żebyśmy poprowadzili z Ryszardem w kolejnych odcinkach. Także zapraszamy do wypowiadania się na ten temat. Wielkie dzięki. Dziękujemy gościom, dziękujemy Ryszard, dziękujemy dzięki, Paweł. Cześć. Dzięki Daniel, Paweł, dzięki Ryszard, dzięki Andrzej. I do zobaczenia do niedzieli, ale również z Ryszardem widzimy się w przyszłą środę. Do zobaczenia. Pa. Cześć. Dobry noc. Cześć. Cześć. W czasach pustych basenów, w erze zamaskowanych biegaczy i uciekających cyklistów, nieliczni zeszli do podziemia, by wspierać się w najcięższej próbie. Próbie izolacji. Suchy Tor Broadcast. Terapia dla uzależnionych od chloru, potu i ucisku siodełka między pośladkami. Czy uda mi się coś dzisiaj nadać? Nie wiem. Ale będę próbował. Całe życie to robiłem. Nie ma powodu, żeby przestać. Trzeba naparzać, trzeba napierać. Trzeba nadawać. Trzymajcie się. Stay tuned. Dawid. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.